Moi drodzy kochani widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Identity. Tak, kolejnym od czasu zeszłorocznych świąt. I zgodnie z obietnicą złożoną w materiale podsumowującym rok 2020 na moim kanale. No właśnie. Mamy już praktycznie koniec stycznia. No miałem przyjemność się obijać przez cały ten pierwszy miesiąc 2021 roku. No nie bez powodu, ponieważ kurde, no z chęć odpowiedniego spędzenia wolnego czasu. No i jeszcze konieczność rozchodzenia tych dziwnych rzeczy tam w internecie. No i oczywiście też te zobowiązania prywatne. No ale dobra, w każdym razie... Oto więc jesteśmy w grze... Kurde, no mam przyjemność się plątać, no bo nagrywam to tam o prawie 19. Interakcje już się wyuczyliśmy, więc zabierzmy się za kampanię. No przepraszam, ja przepraszam bardzo, że tak kurde się dygotam w mowie, ale no mówię, że no. Z jakiegoś powodu ustanałem sobie, że nagram ten film. Nie, jak to powiedzieć? Że no właśnie, no tak dawno nie grałem w tę grę, no i tym bardziej, że no przecież nie da się za nią od razu po wejściu na światło dzienne nowego roku, tylko no właśnie. No ale no powiedziałem w tamtym materiale, że było to spowodowane tym, że trzeba było ten telefon wreszcie skierować do tej naprawy obudowy, która spowodowanej kurde na pompowaniu się telefonu. No ale w każdym razie dobra. Akurat jak się okazuje, ma przyjemność być tutaj pewna symbolika, gdyż jak zapewne można tutaj wyraźnie zauważyć, swoje przygody w kampanii fabularnej Assassin's Creed Identity mieliśmy przyjemność skończyć w tamtym roku w połowie. Uwalniając Demetriego, która to misja zakończyła się mniej więcej takim oto opisem. Demetrio made several attempts to recreate the original Hidden Lake. Miał przyjemność odtworzyć parę mniej więcej oryginalnych ukrytych ostrzy, ale ostatecznie zakończyło się to stworzeniem śmiercionośniejszej wersji. Cezar nazwał to ostrzem Corvixa i zatrudnił Demetriego, by mu stworzył więcej. For the blades were... By wyposażyć w ostrza swoją specjalną kompanię Kruki. Czyli no właśnie, kontrasasynów, ja przepraszam bardzo. No i teraz więc od połowy mamy w nowym roku już mamy przyjemność kontynuować. Od tej połowy przechodzenie fabuły telefonicznego asasyna. No i co my tu mamy? Burza Kruków. Misja szósta. Rozdział szósty. Etap szósty. Cokolwiek. Przeszukaj obóz Bordziów. Znajdź both of the crates marked with the assassin marks under 2 minutes. Znajdź obie skrzynki oznaczone asasyńskimi markami poniżej 2 minut. Licznik czasowy w tej misji. Even when your target runs away from battle, be careful what path you choose to follow him. Tutaj jest specjalne ostrzeżenie, no i pewna sugestia, że powinienem był skorzystać z możliwości tam w asasynach, którą może później wam pokażę w sumie, no jaką jest zatrudnienie kolejnego asasyna sobie klasowego, żeby być przygotowany na każdą ewentualność. No ale dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Raport wielkich broni of large weapons shipment. O, o,
o statkowym wielkim uzbrojeniu was intercepted by the assassins. Został odkryty przez asasynów. Broni zostały dostarczone do lokacji, do miejsca blisko ciężko ufortyfikowanego obozu Borgi, zaraz przy Koloseum. Assassin set out to investigate the origin of the... Tuż u stóp Koloseum. Adriano został wysłany na przeszpiegi i by odkryć w celu odkrycia pochodzenia broni. Rzym. Okej, okay. Myślałem, że to jest lokacja, że to będzie, myślałem z jakiegoś powodu, że to będzie lokacja z tego. Lokacja z misji czwartej, jak pamiętacie, jak szukaliśmy skrzynki. Ale nie. Cywile tu są. No i oto jest ten obóz Borgiów. I kurde, pierwsza wreszcie jakaś otwarta lokacja. Porządnie. W której to jednak lepiej przydałoby się nie wszczynać żadnych niepotrzebnych komplikacji. Załatwiony. Okej, nie mogę pozwolić, nie mogę... Mam cię. Wyzwanie niezaliczone. Miałem to znaleźć powyżej... dwóch minut, tak? No dobra, tylko najpierw zobaczę, gdzie to właściwie jest. No i te krzaki też właściwie to wyglądają ciekawie. Jest. These crates are filled with all the hidden blades. Climb to on the top of the arch. Aha. Okej, trzeba będzie się wspiąć tam na sam szczyt. Ale lepiej uważać. War of the League of Cambrai. With so many crowds around the camp, the leader must be nearby. I did it with the Crown Master. Okej. Okay.
Ale zanim przejdziemy dalej, pozwolę sobie tę misję wykonać jeszcze raz, aby zaliczyć to zadanie. Także zaraz wracam. No i okej, witam was bardzo serdecznie ponownie. Udało się zaliczyć wyzwanie. Me. With so many crowds on the cab, the leader must be nearby. Identify the crowd master. Tam jesteś! You have to sneak closer in order to hear your conversation. No dobra. Who approach the two men? O właśnie. As the boatman hails. Oho. Teraz będzie śledzenie. O nie. To jest pułapka, broń się! O, a jednak... Co do... Co jest? Chodź tu! Chodź tu! A! No. Muszę poczekać na wsparcie. Okej, to jest, że niby tak naprawdę to całe Koloseum. No okej. Trzeba stąd uciec. Trzeba stąd szybko uciec, zanim sytuacja zrobi się nieprzyjemna. No i udało się! To była szybka rozgrywka! Trzeba to przyznać! After the master of the crowds fell to his death from the Colosseum, the assassins finished the rest of the crowds and captured a bad weapon merchant named Sirius to offer information in exchange for his life. Nie, dziękuję. Nowy kodeks odblokowany. Płonące kartki. Okej. Okay. Eagle's Wings. No właśnie. No właśnie. A więc, moi drodzy państwo, udało się. I dane nam było zyskać nowy obiekt zainteresowania. Wojna Lidii Cambrai. Możecie sobie przeczytać, ja tego czytać wam nie będę. O kurde, Animus Database. Project ADDD Machiavelli's Journey Entry. Fabuła. No i dobra. A więc ja przepraszam bardzo.
to by było na tyle w tym, jak się okazuje, dość szybkim odcinku z gry Assassin's Creed Identity. Cieszę się, że miało przyjemność to w taki szybki sposób dosyć pójść. No ale nie ukrywajmy. Nie mogliście się doczekać w sumie tego kolejnego odcinka po tej, ja przepraszam bardzo, połowicznej przerwie. No właśnie. No właśnie. Nowy punkt umiejętności. Niestety to wymaga... Niestety to akurat wymaga porządnego poziomu, ja przepraszam bardzo, zainteresowania, którego niestety osobiście nie posiadam. Misje kontraktowe. Ale nie, nie będziemy na siłę przedłużyć tego odcinka. Mieliśmy po prostu zapoznać się z misją fabularną, oczywiście na powrót, rozpocząć rzecz jasna kontynuowanie, czy jakoś tam, no sami to nazwijcie. Bądź ja coś inaczej wymyślę, bądź czy też ja coś inaczej wymyślę, nieważne. No i właśnie. No ale w każdym razie właśnie. To by było więc na tyle w tym odcinku z Assassin's Creed Identity. To był, ja przepraszam, to było... To wznowienie miało przyje... I tak jak... I zgodnie z... Ja przepraszam bardzo, jako taką zgodnie z obietnicą miałem złożoną w tamtym materiale podsumowującym rok 2020 oraz w którym wyznaję swoje pewne problemy... tajemnice dotyczące moich problemów emocjonalnych. Oto więc powróciłem. Oto więc Assassin's Creed Identity powraca na kanał w glorii i chwale od czasu tego dosyć długiego wolnego, jaki miał miejsce wcześniej, pod którego to spędziłem na tym, co należało. Ale niestety przez to zaniedbałem swoje YouTube'owe obowiązki. Natomiast cóż ja mogę powiedzieć innego w tej sytuacji? To był odcinek wznowieniowy. To było wznowienie. To co teraz obejrzeliśmy, miało przyjemność być wznowieniem serii z Assassin's Creed Identity po tym roku, od czasu tego drugiego dnia świąt i rzecz jasna noworocznego w styczniu. Także no, widzimy się w kolejnych odcinkach z Assassin's Creed Identity i wyczekujcie też paru innych rzeczy na kanale. Na razie. I tak wiem. Nawet to pożegnanie było takie szybkie, no ale cóż zrobić, no tak wyszło. Ale jednocześnie się z tego bardzo cieszę.